Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w solucji questa 6 z okazji Halloween, z fabuły głównej jest to quest. Zabieram się do nagrywania już chyba drugi raz, no bo po prostu za oknem są protesty, jak w całej Polsce i troszeczkę mi niestety trąbią, no nie pod oknem, ale jednak może być to lekko słyszalne, już się chyba w miarę uspokoiło. I klasycznie questy zaczynamy u Mendre. Ja go sobie tutaj przypnę, a jednak się nie uspokoiło, więc poczekam chwilę, żebyście mieli komfort oglądania tego odcinka. Dobra, poczekałem chyba z 10 sekund. Chciałem trochę dłużej, ale no uspokoiło się. W sensie, no jakby te trąbienie i gwizdy w pewnym momencie nagle się zaczynają i kończą tak dziwnie, mimo że powinno przejść raz i tyle. No dobra, nieważne. Zakończmy ten temat. To nie jest kanał ani temat na pewno na marganym YouTube. I mamy porozmawiać z Olimpiodorem, który jest w Gildii Magów. Jesteśmy już u niego. Mamy udać się teraz do archeologa. I archeolog znajduje się w Gildii Teologów. Za ołtarzem, tam gdzie ostatnio był historyk, w tej samej lokacji znajduje się również biuro archeologa. Musimy jego po prostu poszukać. Tutaj mamy inkwizytora, historyka, jaskinię i tutaj mamy pracownię archeologa. Więc podchodzimy do archeologa. I dostajemy naszyjnik Mullerma, z którym mamy wrócić do Olimpiodora. Więc w takim razie wracamy do Olimpiodora. Szybkie cięcie, już jesteśmy. Mamy Olimpiodora. Pokazujemy mu ten naszyjnik. I jesteśmy przeteleportowani w jesteśmy w podziemiach. I mamy tutaj Wernę, czyli jedną z córek. No to niewolnicy tego maga wcześniej. Stało się coś dziwnego. Oczy posągu zaczęły świecić, a Werna zareagowała na to bardzo nerwowo. Podążaj za Werną. Może coś ci... Może ma coś ci do powiedzenia posiadanym przez siebie naszyjniku. Więc zbliżamy się do ściany. Ściana. I idziemy. I mamy znowu Wernę. I znowu z nią rozmawiamy. O, ale tam się nam mag wtrąca. Waszą rozmowę przyuważył władca i zawołał cię do siebie. Przejdź do skraju dachu i zeskocz do niego. Koniec dachu. Zeskakujemy. I rozmawiamy z naszym koleżką. I mamy teraz wziąć udział w treningu walki, bo to jest najlepszy moment. I rozmawiamy z Drowia wojowniczka. Wojownik, nie. I mamy teraz test walki. Udało ci się wygrać potyczkę, ale zaatakował cię jeden z pająków. Po prostu super. I Werna tym razem pomogła nam wydostać się z tłumu. Jesteśmy w naszym pokoju. No nie powiem, że to jest loch. Chociaż wygląda wystrojowo jak loch. Ona sobie poszła i zostajemy sam na sam z niewolnicą. I teraz po raz kolejny rozmawiamy z Amrą i mamy uciec z Dark Am. Więc wybieramy tunel. Przepraszam Was za te dźwięki i już je wyciszam. Dobra, przepraszam Was za tą chwilową przerwę. Jak widzicie, no niestety nagrywanie dzisiaj nie jest najprostsze. Protesty, jakieś Facebooki się włączają, ale... Dobra, wracamy do questa. Przechodzimy przez tunel. I mam oczyścić jaskinię z pająków, więc po prostu je zabijamy. O, tym razem, jak nie Facebook, to słyszę znowu trąbienie i gwizdy. No po prostu... A, jeszcze tutaj mamy małego pajączka. Amara, dobra. Ach, Boże. Strażnicy są coraz bliżej. Mamy uciekać, no to dobrze. W takim razie po prostu uciekamy.
tutaj przez Gildię Magów Podziemia i widzimy się już jak tam dotrę, bo nie chcę wam, chcę wam darować te gwizdy. Dotarliśmy już do końca tunelu. I znowu tutaj mamy strażników, znowu mamy piski i krzyki, bo jakby nie. I mamy wrócić do kapitana Mendre. O, ale mamy nasz fajny strój. To jest jedyny plus chyba z tego, bo strój nie jest najlepszy, nie jest jakiś najpiękniejszy, ale jest dość spoko. I tym razem Facebook uwielbiam po prostu. Przepraszam, o, zniknął już niestety nasz strój. Bardzo was za to wszystko jeszcze raz przepraszam. To nie powinno tak wyglądać, mam tego świadomość. No ale nagrywane w ten sposób solucje często no, na szybko w jakiś sposób. No, mogą tak wyglądać. Wracamy do Mendre, mówimy, że mamy informacje i kończymy questę. Ja biorę z punktami doświadczenia, ale wy pamiętajcie, że jest opcja też, żeby wziąć bez. I dostaliśmy w nagrodę Sacz 95 tysięcy punktów leczenia oraz, jeżeli się nie mylę, dwie sztuki waluty eventowej. Ja bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!